Wbrew pozorom, jest to polska marka i działa na naszym rynku od 2010 roku. Jest to pompa ciepła typu monoblok, na czynnik R32 z inwerterą sprężarką od prawdopodobnie najlepszego producenta sprężarek na świecie, Mitsubishi. Kromlery są to pompy nadające się zarówno do podłogówki, jak i do układu grzejnikowego bądź też mieszanego. Mogą Państwo sobie ustawić, że pompa będzie pracowała na zewnątrz do temperatury aż minus 35 stopni co naprawdę jest rzadkością, jeśli chodzi o pompy ciepła. Wszystkie urządzenia z generacji Kromlera DCM mają efektywność A z 3 plusami dla ogrzewania podłogowego i A z 2 plusami dla ogrzewania grzejnikowego 55 stopni. Daje to Państwu podwyższony próg dotacji w programu Czyste Powietrze. Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Wiktor Łysak i w naszej firmie zajmuję się doborem urządzeń drzewczych. A dzisiaj opowiem Państwu o kolejnej bardzo fajnej pompie. Jest to pompa ciepła Kromler DCM, czyli Kromler Mitsubishi Insight. Innymi słowy mówiąc, po prostu Kromler ze sprężarką od Mitsubishi. Wbrew pozorom jest to polska marka i działa na naszym rynku od 2010 roku. W swojej ofercie mają pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. Oprócz takich zwykłych pomp domowych, powiedzmy o mocy do 25 kW, mają też pompy przemysłowe o mocy nawet 70 kW. No a oprócz pomp ciepła do ciepłej wody i pomp ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, czyli takich jak stoi za mną, to Kromler produkuje też hydroboksy, które widzicie państwo po mojej lewej stronie. Przede wszystkim urządzenie, które za mną Państwo widzicie, jest to pompa ciepła typu monoblok, na czynnik R32 z inwerterową sprężarką od prawdopodobnie najlepszego producenta sprężarek na świecie, Mitsubishi. Jeśli chodzi o budowę zewnętrzną pompy Kromler, to mamy tutaj kilka takich fajnych cech. Po pierwsze, jest to pompa, która wyróżnia się z tłumu, ma nietypowy kolor, jest to niewielka pompa ciepła. I na pewno rzuca się w oczy i wygląda inaczej niż pozostałe typowe urządzenia, jakimi są pompy ciepła. A mamy tutaj też kilka fajnych cech, takich bardziej użytkowych. Po pierwsze, mamy tutaj obudowę malowaną proszkowo i jest to obudowa odporna na korozję. Z boku pompy ciepła. Mamy obudowę, która osłania nam lamele od parownika, natomiast z tyłu lamele osłonięte są kratką, którą również można w razie czego ściągnąć. Bardzo ważnym elementem budowy zewnętrznej są zegary wskazujące na czynnika chłodniczego. Przez to, że te zegary są dostępne od zewnątrz i że w ogóle są one wbudowane w pompę ciepła, nasi instalatorzy w trakcie albo serwisu, albo instalacji takiej pompy nie muszą wpinać własnych zegarów. Przez to, że nie muszą ich wpinać, unikają Państwo ryzyka wycieku czynnika chłodniczego, bo to trzeba powiedzieć, że zawsze podczas wpinania takich zegarów jakaś niewielka, ale jednak część czynnika chłodniczego wycieknie. Natomiast tutaj w kromlerze takiej, e, takiego ryzyka po prostu nie ma. W typu szeregu Cormillera mamy dostępne zarówno jednostki jednowentylatorowe, jak i dwuwentylatorowe. Tą, którą Państwo tutaj ze mną widzą, to jest pompa 9 kW, ona, ona jest jednowentylatorowa. Natomiast jest jeszcze jeden model jednowentylatorowy jest to pompa 6 kW. Natomiast pompy o mocy 12, 15, 18, 20 i aż 25 kW. Są to jednostki dwuwentylatorowe. I podobnie mamy, jeśli chodzi o urządzenia jedno- lub trzyfazowe. Jednofazowe urządzenia to jest 6, 9 i 12 kW, natomiast wszystkie najmocniejsze pompy są już trzyfazowe. Jeśli chodzi o pompę 25 kW, to taką ciekawostką powiem Państwu, jeśli mają Państwo bardzo duże zapotrzebowanie grzewcze w domu, to maksymalny prąd pracy tej pompy 25 kW to jest tylko 17,2A, czyli nie muszą Państwo martwić się o to, że trzeba będzie jakiś bardzo duży bezpiecznik przedlicznikowy zamontować typu 32 albo 40A, tutaj w zupełności 25A wystarczy. Chromlery są to pompy nadające się zarówno do podłogówki, jak i do układu grzejnikowego bądź też mieszanego. Maksymalna temperatura wyjściowa z pompy to 60 stopni, natomiast pompa trzyma wyjściową temperaturę 55 stopni do temperatury zewnętrznej minus 15. Natomiast jeśli chodzi o sam zakres pracy tej pompy, to tutaj ciekawostką jest to, że w standardzie pompa jest ustawiona na pracę do minus 15, ale oczywiście można to przełączyć. I tu bardzo ważna rzecz jest taka, że mogą Państwo sobie ustawić, że pompa będzie pracowała na zewnątrz do temperatury aż minus 35 stopni, co naprawdę jest rzadkością, jeśli chodzi o pompy ciepła. W standardzie mamy tutaj również bezprzewodowy sterownik HP Multi, o którym powiem Państwu za chwilkę troszkę więcej, i dodatkowo mamy też grzałkę tacy skroplin, czyli nie trzeba jej dokładać dodatkowo. Urządzenie objęte jest 5-letnią gwarancją w systemie 2 plus 3. Ale co ciekawe, po rozszerzeniu gwarancji do 5 lat otrzymują Państwo 3 serwisy gratis, czyli z jednej strony rozszerzają Państwo gwarancję, a z drugiej otrzymują Państwo darmowe przeglądy po 2, 3 i 4 latach. Wszystkie urządzenia z generacji Kromlera DCM mają efektywność A z 3 plusami dla ogrzewania podłogowego i A z 2 plusami dla ogrzewania grzejnikowego 55 stopni. Daje to Państwu podwyższony próg dotacji programu Czyste powietrze, ponieważ jest to pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej. Wewnątrz tych pomp znajduje się czynnik R32 i jego ilość waha się pomiędzy 900 g dla jednostki 6 kW, a 3 kg dla jednostki 25 kW. Więc ym, nie muszą się Państwo martwić o, te, o to, że tego czynnika jest za dużo, nie jest on objęty ograniczeniami z ustawy F gazowej i po gwarancji nie trzeba już robić żadnych przeglądów. Oprócz świetnej jakości kompresora Mitsubishi mają Państwo w środku także nierdzewny wymiennik płytowy słeb, Także jak Państwo widzą pompa zbudowana jest ze światowej klasy podzespołów. To urządzenie za mną jest to jednostka 9 kW i ma ona wymiary 112 cm. Długości, 48 cm szerokości i 71 cm wysokości. Także jest naprawdę niewielkich rozmiarów, co rzuca się w oczy w porównaniu z innymi pompami. Natomiast jeśli chodzi o wagę, mamy tutaj wagę 80 kg. Podczas pracy nasz kromler 9 kW generuje 52 dB, czyli jest całkiem cichy. Natomiast jeśli chodzi o jego pobór prądu to maksymalnie jest to 4,3 kW. Tak jak Państwu wcześniej wspominałem, mamy tutaj w standardzie sterownik HP Multi, który jest bardzo zaawansowany, jeśli chodzi o jego funkcje mamy tu przede wszystkim główny sterownik, który możemy zamontować na przykład w salonie. Jest to sterownik z funkcją termostatu. Natomiast mamy też możliwość połączenia kilku takich paneli albo kilku białych paneli, które nie mają już kolorowego wyświetlacza tak jak ten, tylko można je zamontować w każdym pokoju z osobna. Sterownik ma też w standardzie funkcję automatycznej diagnostyki. No i oczywiście dostęp do wszystkich parametrów pompy ciepła, którą można też sterować za pomocą smartfona, ponieważ pompa ma połączenie z Wi-Fi. Jeśli mają Państwo w domu dwa obiegi, np. podłogówka i grzejniki, to ten sterownik ma też funkcję obsługi. Obydwu obiegów. Czyli nie muszą Państwo zakupywać osobnego sterownika, tylko to urządzenie sobie samo poradzi. Ma ono też funkcję dezynfekcji zbiornika ciepłej wody poprzez podgrzewanie do 70 stopni oraz ma też funkcję, jeśli ktoś ma taką potrzebę albo tak duże zapotrzebowanie, sterowania kaskadami pomp ciepła. Dziękuję Państwu za uwagę, za to, że zostaliście z nami do końca. Mam nadzieję, że film się spodobał. Zachęcam do kontaktu. Numer do mnie, jak i do Marcina czy Gordiana możecie znaleźć na naszej stronie internetowej innowacyjnydom.com, bądź też w opisie tego filmu. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się bardziej dogłębnie z marką Kromler, która oferuje naprawdę ciekawe urządzenia. Dziękuję też za aktywność, za polubienia, za subskrypcję. zachęcam, że jeśli ktoś jest w temacie pomp ciepła i szuka dla siebie pompy ciepła, bądź też po prostu ma takie zainteresowania, no to, to zachęcam, żeby zostawić subskrypcję, podzielić się z znajomymi naszym filmem, no i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie, także do usłyszenia, do zobaczenia.